Dzień dobry, mam dzisiaj 4 października, poniedziałek, godzina 11:09, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Za nami wrzesień, czyli miesiąc statystycznej korekty. Może na polskim rynku nie do końca ta korekta była jakoś specjalnie widoczna, raczej można by było powiedzieć, że był to ruch konsolidacyjny, natomiast bez wątpienia na indeksach zagranicznych takowa korekta się zadziała. S&P 500, przepraszam, jak i większość indeksów amerykańskich przebiła 50-dzienne średnie kroczące, zatrzymała się na 100-dziennych średnich kroczących. No i oczywiście powstaje wielkie pytanie, czy to jest już koniec korekty i zmierzamy na kolejne historyczne maksima, czy też ten ruch, który rozpoczął się we wrześniu, będzie dalej kontynuowany w kierunku południowym? Odpowiedź na to pytanie w drugim webinarze, natomiast wracając już do rynku polskiego, chyba taki najbardziej właściwy scenariusz, najbardziej prawdopodobny scenariusz falowy zakłada, że od historycznego szczytu, przepraszam Państwa, zarówno na indeksie WIG, jak i na WIG20 mamy trójfalowe ruchy spadkowe. Jeśli są to trójfalowe ruchy spadkowe, to należałoby założyć, że najprawdopodobniej jesteśmy w jakimś konsolidacji bądź ruchu zmierzającym oczywiście na północ. Można zakładać, że albo kształtujemy formację trójkąta, co chyba obecnie jest mniej prawdopodobne ze względu na to, że z formacji trójkąta dopiero co indeksy wybiły się górą, więc bardziej prawdopodobne jest to, że zaczynamy kształtować klina kończącego, który dokwotuje nam ostatnią część wzrostów. Oczywiście ruchy trójfalowe, takie jak widzimy na indeksie WIG, mogą nam też kształtować alternatywnie klina spadkowego, wprowadzającego klina spadkowego. I to jest oczywiście ten scenariusz, który również trzeba mieć z tyłu głowy, bo zamiast 5 fal wzrostowych możemy zobaczyć takiego klina spadkowego, który prawdopodobnie swoim zasięgiem mógłby zmierzać gdzieś do okolic końca formacji trójkąta, tak aby powstał nam punkt zaczepienia dla formacji RGR. Niezależnie od tego, który z tych scenariuszy jest rozgrywany, raczej nie należy się spodziewać jakichś gwałtownych spadków z obecnych poziomów czy załamania rynku, ponieważ te formacje klina dają nam taki dość spokojny, opanowany scenariusz spadkowy, jeśli nawet oczywiście te alternatywne formacje klina by zadziałały. Bo ten scenariusz spadkowy oznaczałby, że dynamika i amplituda tych zmian nie byłaby zbyt duża, i po zbudowaniu formacji klina następuje zazwyczaj bardzo duże odreagowanie. To odreagowanie, które zmierza najczęściej do okolic 61,8 bądź nawet 78,6% zniesienia Fibonacciego całego klina i praktycznie cena wraca do początku tego klina, czyli nawet jeśli ten różowy scenariusz się zadzieje, no to spokojnie jest czas ku temu, aby odwrócić tą pozycję na rynku. Natomiast bardziej prawdopodobny jednak scenariusz, zważywszy na to, co może dziać się na indeksach zagranicznych, to jest klin kończący. No i ten klin kończący oczywiście potwierdzony powinien być dywergencją na oscylatorze RSI i on daje nam świetny poziom, czy świetne tak naprawdę miejsce do otwarcia pozycji krótkiej, bo po zakończeniu tego klina następuje najczęściej gwałtowny ruch spadkowy. Oczywiście ten ruch spadkowy również najpewniej zaczepiłby, tworzyłby punkt zaczepienia dla formacji RGR. Często po takim ruchu spadkowym korekty są płytsze, te odreagowania są zdecydowanie bardziej spokojne. Fale drugie statystycznie nie wracają wtedy na 61,8, tylko raczej są to płytsze zniesienia i potem następuje kolejny silniejszy ruch w dół, więc jeden z dwóch scenariuszy na rynku powinien się zadziać w najbliższym czasie. Natomiast zważywszy na to, że ta statystyka nam zadziałała, ten teoretycznie najgorszy miesiąc mamy za sobą, no to te formacje klina dobrze się wpisują w obraz sytuacji na naszym rynku. Na WIG20 oczywiście ta sama opcja, czyli albo ten pomarańczowy klin kończący, ewentualnie ta alternatywa z klinem prowadzający, natomiast tą alternatywę zacznę rozpatrywać wtedy, gdy trochę więcej tego price action będzie za nami, gdy będzie można bardziej
rozstrzygnąć to, w którą stronę rynek będzie zmierzał. Przejdźmy teraz do analiz branżowych i zaczynamy jak zwykle od sektora finansowego. No i sektora finansowego, który zaczyna dyskontować podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. Patrząc na to, jak zachowuje się cały region, co robią Węgrzy, co robią Czesi, no ta presja na podwyżkę stóp procentowych w Polsce jest coraz silniejsza, zwłaszcza, że według najświeższych szacunków na początku przyszłego roku inflacja bazowa CPI w Polsce powinna osiągnąć poziom 7 punktów procentowych, czyli zdecydowanie powyżej, to jest prawie 5 punktów procentowych powyżej, czy 4 punkty procentowe powyżej górnej bandy kanału inflacyjnego ustanowionego przez Radę Polityki Pieniężnej i prawie 5 punktów procentowych powyżej celu inflacyjnego. Oczywiście Węgrzy już znormalizowali swoją politykę pieniężną. Dodatkowo stopy procentowe nie tylko powróciły na poziom sprzed pandemii, ale są już na wyższym poziomie. No i podobne zachowanie można zobaczyć u naszych południowych drugich sąsiadów, mianowicie u Czechów, którzy również znormalizowali tą politykę, których stopy procentowe również są na wyższym poziomie niż przed pandemią. No i również w zeszłym tygodniu bank centralny w Czechach o tyle zaskoczył, że ta podwyżka stopy procentowej była dość gwałtowna. Rynek dyskontował oczywiście, że ona wzrośnie o 50 punktów bazowych. Ona wzrosła o 75 punktów bazowych, czyli to nie jest taka delikatna podwyżka typu 25 punktów bazowych, 0,25%, tak, 4 podwyżki, mija rok i mamy 1%. Nie no, w Czechach bank centralny zdecydował się jednym zdecydowanym ruchem podnieść tą stopę o prawie 1 punkt procentowy. W związku z powyższym te ostatnie zachowania banków centralnych w naszym regionie, a także rosnąca inflacja w naszym kraju spowodowała to, że rynek obecnie zaczyna dyskontować, że na najbliższym posiedzeniu rozpocznie się, wprawdzie bardzo symboliczna, ale jednak rozpocznie się podwyżka stóp procentowych, czyli cały proces zacieśniania polityki pieniężnej. Mowa tutaj o pierwszej podwyżce wynoszącej raptem 15 punktów bazowych, czyli 0,15%. Chodzi to o to, żeby stopa powróciła do poziomu 0,25, bo obecnie wynosi 0,10, czyli podnosimy o 15 punktów bazowych i mamy 0,25. Czy tak też się stanie, to zobaczymy, natomiast ewidentnie pod to może grać cały sektor bankowy, bo w zeszłym tygodniu, jak i dzisiaj, silniejsze wzrosty na całym sektorze, natomiast też po wyprzedaży spowodowanej zamieszaniem z Evergrande, mówiłem o tym, że najprawdopodobniej banki kończą korektę i wracają do ruchu wzrostowego i zwłaszcza to było widać na PKO BP i na PKO SA. Oba te banki mogły nam zakończyć falę czwarte w klinach kończących. No i od tego poziomu jesteśmy 10% wyżej na jednym i drugim banku. No oczywiście ten klin może przybierać tutaj jeszcze różne postacie. Na razie myślę, że jakby do zakończenia tego sygnału klina jeszcze potrzebujemy rozbudować tą strukturę wzrostową, no aczkolwiek te targety, które wskazywałem w atrakcjach dnia i również w webinarze zostały osiągnięte, PKO zbliża się do tego maksimum. No i co jest ciekawe, te kliny są oczywiście potwierdzone dywergencjami na wykresach tygodniowych, więc to, co dyskontuje rynek, to jest jedno, natomiast ewidentnie mamy dywergencje na tygodniówkach, mamy formację klinów, no i to jest pytanie, jak się rynek zachowa dalej, bo teoretycznie po zakończeniu formacji klina powinien nastąpić ruch spadkowy zmierzający co najmniej do dna podfali drugiej tegoże klina, bądź do całej podstawy klina, czyli mniejsza bądź większa korekta spadkowa jest spodziewana. Być może rynek rozgrywa ten wzrost stóp o 15 punktów bazowych, ale nie nastąpi jakiś żaden gwałtowniejszy, czy żadna gwałtowniejsza ścieżka wzrostu stóp i po tej jednej symbolicznej, bo to nawet ciężko nazwać chyba symboliczną, ale po takiej jednej nieznacznej podwyżce rynek mógłby zacząć sprzedawać fakty i wejść w jakiś układ
korekcyjne. PZU, 5 fal spadkowych zakończone, mamy punkt zaczepienia dla formacji RGR, no i mamy także pozytywną dywergencję. W związku z tym, tak jak wskazywałem w atrakcji dnia, PZU powinien odbijać gdzieś w stronę nawet 40 zł. Wszystkie te odreagowania wynoszą około 10%, natomiast ciekawe jest to, że nam zaczynają się realizować takie bardzo groźne scenariusze, jeśli chodzi o polski rynek. One jeszcze są nieco przed nami, tak, jeszcze potrzebujemy trochę czasu do tego, aby te scenariusze się zrealizowały, ale tak jak dla rynku amerykańskiego, mówiłem Państwu o tym w drugich webinarach, że odwróciliśmy trendy na całym FANGu i prawdopodobnie na Nasdaqach i to jest potężny sygnał ostrzegawczy dla całego rynku, tak na polskim rynku, gdzie najważniejszy jest sektor finansowy, który najwięcej waży w indeksie WIG20 i WIG, zaczynamy odwracać te układy na tychże walorach. Oczywiście na PZU mamy 5 fal spadkowych, punkt zaczepienia dla fali drugiej. Teraz mamy odreagowanie, ale być może PZU jest tym dla polskiego rynku z perspektywy analizy technicznej, czym dla FANGów czy Nasdaqów był Amazon, bo to Amazon był pierwszą spółką, na której nastąpiło pięciofalowe odwrócenie ceny, a następnie za nią oczywiście kolejne spółki zaczęły się w taki sposób odwracać. Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej PKO BP i PKS A, to również po zakończeniu tych klinów powinno nastąpić gwałtowne odwrócenie, więc mimo że fundamentalnie rozpoczynający się cały, teoretycznie cały cykl podwyżek brzmiałby świetnie, to od strony technicznej wcale te indeksy nie wyglądają zbyt dobrze. Idziemy dalej. Millennium Bank poprawił lokalne maksima. Oczywiście jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo w okolicach 61,8% zniesienia Fibonacciego fali D. Oczywiście mówimy tu o multicyklu, czyli o takim cyklu kilkunastoletnim. Natomiast wieńczy nam się ostatnia fala E. Mamy oczywiście zygzaka wzrostowego. Mamy tą wydłużoną proporcję fali C do fali A i mamy dwa górne ograniczenia klinów, no i oczywiście dołożmy do tego sobie dywergencję na dziennym, no i ekstremalne wykupienie na tygodniówce, bo na tygodniówce uderzyliśmy w 82 punkty, więc mamy to ekstremalne wykupienie na wykresie tygodniowym, no i również ten wykres nie wygląda zbyt bezpiecznie w najbliższym czasie. Dywergencja oczywiście jest również na mBanku, idziemy dalej na Ingu. Teoretycznie sfinalizowaliśmy formację trójkąta, wybijamy z niej się górą. Teoretycznie Ing ma najwięcej przestrzeni do wzrostów, bo moglibyśmy rosnąć nawet do okolic 310 zł. Natomiast z drugiej strony należy pamiętać o tym, że szczyt fali trzeciej został przełamany, więc minimalny zasięg dla piątki został zrealizowany. Na handlowym kończymy ruch korekcyjny, no i najprawdopodobniej w przypadku handlowego możemy myśleć o finalizacji tej fali B. Najprawdopodobniej to jest taki trójfalowy spadkowy zygzak, choć również można tu wyróżnić sekwencję fal pierwszych i drugich. Teoretycznie też będzie można się zastanowić nad tym, jeśli ta konsolidacja przedłuży się w czasie, czy ta fala druga nie zbuduje nam takiej korekty typu W, X, Y i wtedy formacja trójkąta jest falą Y. No ale do tego potrzebujemy jeszcze jednej sekwencji korekty i ruchu do góry, czyli jeszcze jakby dwóch nóg w tym różowym trójkącie, aby ewentualnie taką alternatywę rozpatrywać. Natomiast handlowo oczywiście wygląda bardzo mocno bearishowo z obecnych poziomów. BOŚ Bank, tak jak już Państwu mówiłem, to co miał zrobić, to dla mnie zrealizował, pomimo tego, że powracamy w okolice lokalnych maksimów, natomiast ten powrót będzie budował nam, nawet jeśli ten szczyt zostanie jakoś bardziej znacząco wybity, będziemy mieli tą potężną dywergencję i po prostu koniec trójfalowego ruchu wieńczącego klina wprowadzającego. No i ostatni z banków, Alior. Tu mamy jeszcze najwięcej jakby przestrzeni do wzrostu, teoretycznie na wykresie dziennym, bo wybijamy się górą z formacji trójkąta i teoretycznie mamy takie piękne miejsce 58 zł. To jest bardzo dużo jak na ten bank, bo no to jest jakieś 30%. Tam teoretycznie moglibyśmy zmierzać, natomiast należy też pamiętać o tym, że wybijamy się z formacji trójkąta i ta formacja trójkąta poprzedza nam ostatnią falę wzrostową. No i przede wszystkim trzeba uważać na wykres tygodniowy. Oczywiście znaleźliśmy jakieś lokalne wsparcie, natomiast mamy potężną dywergencję w strefie wykupienia. Pomimo oczywiście tej dywergencji, tak, proszę pamiętać o tym, że dywergencja zaczęła się od poziomu 35 zł. Pomimo tej dywergencji walor prze na północ, natomiast no to jest ogromny sygnał ostrzegawczy.
Ten zasięg wzrostu wypada maksymalnie w rejonie 58 zł. Po odwrocie całego sektora najprawdopodobniej zobaczymy silniejszy ruch spadkowy na szerokim rynku. Na koniec coś świeżego, czyli jakby nowy bank do analizy Getin Holding. W przypadku Getinu, proszę zobaczyć, dzisiaj on się pojawił w atrakcji dnia. Mamy zbudowaną falę pierwszą, falę drugą, no i również 5 fal wzrostowych, które mogły nam zakończyć falę trzecią. I co jest istotne, Getin skorygował się 3 falami, zatrzymał się na 50% zniesienia Fibonacci'ego fali trzeciej w strefie wyprzedania na RSI i dodatkowo w teorii fale Liotta budujemy zazwyczaj kanał przez szczyt fali pierwszej, trzeciej, odkładamy go przez dołek fali drugiej, to jest miejsce teoretycznie, gdzie fala czwarta mogłaby nam się zakończyć. Więc od tych poziomów walor odwrócił się impulsowo, no i można założyć, że zbudował nam się albo cała korekta tworząca czwórkę, albo początek formacji trójkąta. Natomiast oczywiście też należy pamiętać o tym, że alternatywnie będzie nam tutaj przebiegać formacja RGR. Jeśli zamiast impulsu 1, 2, 3, 4, 5 mielibyśmy zobaczyć po prostu ruch ABC wzrostowy. Na razie uważam, że jednak bardziej prawdopodobna jest ta opcja, że zmierzamy na nowe lokalne czy tegoroczne maksima, natomiast o tym RGR-ze oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, natomiast zawsze, gdy kształtuje nam się korekcyjny trójkąt, to ta formacja RGR nam się pojawia. Tyle jeśli chodzi o finansówkę i przejdźmy oczywiście do kolejnego sektora, czyli do technologii. No i technologia w Polsce stoi pod ogromną obecnie presją. Zaczniemy oczywiście od CD Projektu. Dlaczego technologia stoi pod ogromną presją? Otóż bańka na rynku gamingowym w Polsce pękła w grudniu ubiegłego roku podczas nieudanej premiery Cyberpunka. No i od tego momentu cały sektor gamingowy, tym samym cały sektor technologiczny w Polsce jest poniekąd w niełasce. No i cały czas przypominam jeden bardzo istotny fakt. Na rynkach zagranicznych technologia jest most crowded trade, czyli najchętniej wybieranym tradem, najchętniej wybieraną inwestycją, czyli mamy jak najbardziej takie pozytywne otoczenie inwestycyjne. No i w tym pozytywnym otoczeniu polski gaming wypada bardzo blado. Jeśli otoczenie inwestycyjne nam się zmieni, to polski gaming nie będzie nagle nam generował alfy, tylko będzie wypadał prawdopodobnie równie słabo jak całe otoczenie, jeśli nawet nie gorzej. A tak jak mówiłem Państwu na samym początku i w drugim webinarze dzisiaj ten temat rozwinę, prawdopodobnie indeksy technologiczne w Stanach Zjednoczonych, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, jak i cały sektor fangów mógł wygenerować sygnały odwrócenia trendu i być może będziemy rozgrywać taki scenariusz jak w roku 2000, że najpierw zakończyły się wzrosty na technologii, technologia zaczęła ruch korekcyjny, pozostałe indeksy zrobiły raz jeszcze nieznaczne historyczne szczyty i rynek symultanicznie zaczął się odwracać. W takiej sytuacji polski gaming wypadałby bardzo blado, a tak jak pisałem w piątek, teoretycznie w rejonie tych 190 kilku złotych CD Projekt mógł sfinalizować falę E, która zwieńczyła nam korekcyjnego trójkąta. Przełamanie dolnej bandy kanału i przybicie dołka fali D to będzie wstępny sygnał rozpoczynającej się przeceny, która powinna zmierzać poniżej 150 zł, a tak naprawdę zdecydowanie poniżej 100 zł. Oczywiście, jak zwykle trzeba mieć z tyłu głowy alternatywę i ta alternatywa jest taka, że skończyliśmy falę C i dopiero budujemy podwójnego spadkowego zygzaka, który nam zakończy falę D. Ten scenariusz alternatywny tylko i wyłącznie opóźni w czasie to, co nieuniknione, czyli opóźni w czasie dalszą wyprzedaż CD Projektu. Natomiast znowu CD Projekt jest najpopularniejszą według bankiera spółką na GPW. No i cały czas tutaj mam ten problem, że popyt na CD Projekcie nie skapitulował, a powinien skapitulować i dopiero te osoby, które kupowały, no niestety tak działa każda bańka spekulacyjna, która się tworzy, te osoby, które kupowały CD Projekt powiedzmy w tej ostatniej fazie wzrostów i mają stratę w chwili obecnej na poziomie 40-50%, dopiero gdy doświadczą jeszcze głębszej straty i dopiero w momencie, gdy mają stratę, no niestety, ale tak to wygląda, rzędu 70-80% sprzedadzą już ten walor, uważając, że już nic z tego kompletnie nie będzie,
dopiero wtedy ten trend spadkowy najprawdopodobniej się zakończy. Playway, najpewniej również zakończona fala pierwsza, druga, potężna formacja RGR, kolejna jedynka, dwójka. Ewentualnie tu mamy jeszcze taką opcję, że buduje nam się ta alternatywna formacja trójkąta, którą pokazywałem, widzą Państwo stare oznaczenia, natomiast te oznaczenia są jak najbardziej prawidłowe, czyli możemy zobaczyć falę A, następnie A, B, C, D, E, falę E, jedno jeszcze wyjście górą na 530 zł, oczywiście to jest ponad 10% wzrost. No i po takim ruchu możemy zobaczyć tą podfalę drugą zakończoną na wyższym poziomie i być może dopiero z tych okolic 530 zł moglibyśmy zobaczyć przecenę. No ale finalnie pamiętajmy o tym, że przecena będzie zmierzać do przedziału 195-170 zł, czyli to jest ten typowy zasięg wydłużonej dwójki i końca fali czwórki, znaczy zasięg podfali drugiej, wydłużonej fali piątej i fali czwartej niższego rzędu. Ten Square Games zaczął się przeceniać z obecnych silnych poziomów oporu, czyli 560 zł, tam gdzie wypadały nam zniesienia Fibonacciego, no i najprawdopodobniej zaczyna schodzić na tą trajektorię spadkową. 11 bit oczywiście po złamaniu dolnego ograniczenia trójkąta odwrócił ten trend i po tym odreagowaniu, które wskazywałem, czyli po dojściu do 460 zł, znowu się przeceniamy 15% niżej i ta przecena prawdopodobnie do okolic 300 zł będzie zmierzać. Ultimate Games również jest o krok od przełamania strefy wsparcia, no i moim zdaniem z tego czarnego scenariusza nic nie będzie. Oczywiście czekam na przebicie tej strefy, aby definitywnie to się rozstrzygnęło, ale najprawdopodobniej mamy do czynienia z tą różową opcją, czyli fala A rozszerzającym się klinem wprowadzającym, fala B jako formacja trójkąta i fala C, która sprowadzi wykres na 13 czy 16 zł. No i to jest jakby klon tego, co się zadziało na 11 bicie. Tu też mieliśmy fala A klinem wprowadzającym, fala B, no i fala C, no i tego należy się spodziewać na Ultimate Games. Jedynie takie boczne podmioty jak CI Games teoretycznie mogą zrobić mały ruch korekcyjny, tak samo jak People Can Fly Group, tu też również mamy taką opcję odreagowania, natomiast na razie to odreagowanie ma charaktery trójfalowe. Jak Państwo widzą, mamy tutaj trójfalowy charakter tych wzrostów. No i albo budujemy kolejną jakąś małą formację trójkąta, albo cała ta fala piąta buduje nam klina kończącego. Oczywiście pojawia nam się ogromna pozytywna dywergencja. No i to jest coś, o czym należy pamiętać, bo moim zdaniem ten walor jak najbardziej będzie do bardzo silnego akumulowania i do odreagowania w stronę tych 60 zł. To jest chyba najsolidniej technicznie, tylko z drugiej strony mocno spekulacyjnie wyglądający walor. Jak wygląda pozostała technologia? Otóż na DataWalk teoretycznie mamy szansę jeszcze kontynuować ruch wzrostowy. Być może klin kończący nam się tworzy, natomiast teoretycznie do tych 280 zł moglibyśmy zmierzać. Potrzebujemy przebić szczyt fali trzeciej, aby tą całą tendencję wzrostową uznać za zakończoną. Na ASECO byliśmy o krok od wybicia szczytu, no i moim zdaniem cały czas powinniśmy przeć na północ. No i pytanie, czy zakończyła się formacja trójkąta i mamy 1, 2, potem 3, 4, 5 w stronę 100 zł, albo ewentualnie to wybicie mogło nam zbudować falę B w pędzącym trójkącie, który dopiero zakończy konsolidację. Natomiast w jednym i w drugim scenariuszu zmierzamy gdzieś w okolice 100 zł. Na Komarchu z kolei tej siły do wzrostów na razie nam brakuje, natomiast teoretycznie cały czas znajdujemy się od już wielu tygodni na tym dość istotnym wsparciu, z którego moglibyśmy zawrócić w stronę północnej. Natomiast czy będzie tu wydłużona fala piąta, tego nie jestem pewien, natomiast być może zamiast wydłużonej piątki może pojawi nam się scenariusz na przykład takiego klina kończącego, gdzie ten zasięg wzrostów będzie niższy, nie 400, a 300 zł, ale jednak również jest to jakaś szansa inwestycyjna przed nami. Live chat mocniej odreagował, natomiast to odreagowanie na live czacie, może pokażę to na 4-godzinówce. Mieliśmy zbudowaną falę A, następnie trójfalowe zejście fala B, jedynka, dwójka, trójka nam się buduje. No i teoretycznie być może nawet do okolic 130 będziemy zmierzać, choć wystarczy nam przebicie szczytu fali A. No i live chat powinien wracać do tego ruchu spadkowego. Proszę zobaczyć też na wykresie dziennym, dwie średnie kroczące nam się tutaj krzyżują, powstała nam formacja
formacja RGR, no i moim zdaniem live chat zaczyna ten ruch spadkowy w stronę 80 zł. Na koniec Allegro. Walor jest teoretycznie w miejscu, w którym trend powinien się odwracać i zobaczymy, czy faktycznie popytowi wystarczy sił na odwrócenie tego trendu. Mamy tutaj silną strefę wsparcia, mamy formację klina kończącego, który może budować ostatnią piątkę, mamy pozytywną dywergencję, świetne miejsce do odwrócenia trendu, tylko tak jak powiedziałem, pytanie, czy popytowi wystarczy sił, bo miejsce jest do tego idealne. OK, tyle jeśli chodzi o technologię. Idziemy dalej, energetyka. No i tu w przypadku większości walorów można myśleć cały czas o tym, że buduje nam się ostatnia sekwencja wzrostowa, tworząca falę piątą w tym średnio chyba terminowym, tak to należałoby nazwać, klinie wprowadzającym. Otóż i na PGE, i na Tauronie, na Enei, tu mamy trzy tak naprawdę symultaniczne scenariusze. Zbudowaliśmy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią. Mieliśmy korektę, która mogła zakończyć czwórkę. No i najprawdopodobniej mamy kolejną trójfalową tendencję wzrostową, która powinna wybić szczyt fali trzeciej, czyli 11 zł na PGE, a być może nawet dziś 12,60, czyli atakować górną bandę pomarańczowego klina, może nawet nadbić ten poziom. I dotyczy to zarówno PGE, dotyczy to zarówno Tauronu, jak i Enei, więc nie będę każdej spółki omawiał z osobna. Mam tutaj te same scenariusze techniczne. Oczywiście w przypadku Tauronu i Enei to, co jest istotne, to fakt, że poprawiliśmy szczyty fali trzeciej, więc teoretycznie minimalny zasięg dla wzrostów został zrealizowany. No jeśli przebijemy szczyt fali czwartej, czyli w przypadku Tauronu 3,06, a w przypadku Enei 7,80, to by to oznaczało, że ta tendencja wzrostowa się już zakończyła. Ale na razie mój główny scenariusz jest taki, że raz jeszcze będziemy zmierzać na poprawienie maksimów, no i wtedy to oczywiście będzie miejsce do tego, aby rozstawać się z tymi spółkami, bo po tych potężnych klinach wprowadzających nastąpi bardzo głęboki ruch korekcyjny, bo zazwyczaj kliny wprowadzające są korygowane do dna fali drugiej. Często tam wypada albo 78,6, albo 88,6% zniesienia Fibonacciego całego klina. No i to jest oczywiście tak głęboki ruch spadkowy, że pomimo, że wydźwięk całej formacji jest bullishowy, no to trzeba oczywiście poczekać na właściwy timing z kupnem tych walorów. Na koniec ZEPAK, na którym się znacząco ostatnio dzieje. No i w przypadku ZEPAK-u ukształtowaliśmy 5 fal spadkowych. No i tych 5 fal spadkowych, oczywiście ja Państwu pokazuję ostatnio bardzo szczegółowo ten walor, tych 5 fal spadkowych jak dla mnie to jest sygnał, że trend na ZEPAK-u nam się odwraca na jakiś ruch korekcyjny. Oczywiście na chwilę obecną te oznaczenia już są nieaktualne i należałoby założyć, że budujemy w chwili obecnej taką oto formację trójkąta. Oczywiście te dolne ramię nie jest zaczepione prawidłowo, natomiast ono będzie dopiero zaczepione prawidłowo po tym, gdy zbudujemy ramię czy ten punkt podparcia D, ale na razie na początek można w taki oto sposób zaczepiać tą formację trójkąta. Idealnie nam to pasuje do kręcenia większego zygzaka, czyli większej formacji trójkąta w zygzaku spadkowym, czyli mamy falę A, następnie A, B. Budujemy teraz falę C, potem D i E, no i po zakończeniu fali E może nastąpić głębsza przecena do okolica nawet 10 zł. No ten pięciofalowy ruch spadkowy i fakt, że po nim nastąpiło trójfalowe odreagowanie jest potwierdzeniem tego, że znajdujemy się przynajmniej w jakimś krótkoterminowym ruchu korekcyjnym na ZEPAK-u. Jeśli chodzi o paliwa, to zarówno na PKN-ie, jak i na Lotosie podchodzimy gdzieś pod, na Lotosie tak naprawdę ustanawiamy lokalne maksima, na PKN-ie podchodzimy pod te lokalne maksima, natomiast są to cały czas gdzieś punkty zwrotne na rynku. Mamy też kolejną lokalną dywergencję, teoretycznie miejsce do finalizacji fali drugiej. No jak dla mnie w długim terminie PKN powinien się mocno korygować poniżej dołków z listopada ubiegłego roku, a w przypadku Lotosu kształtujemy takiego rozległego klina kończącego, no i wydaje mi się, że jeszcze jedno pchnięcie na północ, 62 zł na horyzoncie i finalizacja tego trójfalowego zygzaka. No i oczywiście po tym zygzaku w przypadku Lotosu także będziemy zmierzać dziś na 25 zł, więc w długim terminie są to bardzo bearishowe układy. One pewnie będą związane w dużym stopniu z tym,
co może się wydarzyć też na ropie naftowej, pomimo tego, że tak nie są to tak naprawdę spółki zajmujące się tylko i wyłącznie wydobyciem, wręcz w drugą stronę, ale jednak ten pozytywny sentyment na całym sektorze energetycznym na świecie także pozytywnie wpływa na Lotos i na PKN. Na koniec Pegnigę z sektora. No i w przypadku Pegnigę mówiłem Państwu o tym, że mamy sygnał odwrócenia trendu wzrostowego, czyli zakończyliśmy tych pięć fal wzrostowych i tych pięć fal zbudowało nam impuls z wydłużoną falą pierwszą. Następnie pokazywałem Państwu przez długi okres czasu hipotetycznego klina wprowadzającego, który faktycznie się zrealizował i najprawdopodobniej zakończył nam falę A. Obecnie budujemy odreagowanie, może 6,80 na horyzoncie, ale po zbudowaniu tego odreagowania powinniśmy głęboko w stronę 4 zł zmierzać i dopiero tam szukałbym okazji do kupna Pegniga. Jeśli chodzi o telekomunikację, zaczynamy od cyfrowego. Na cyfrowym pokazywałem Państwu ten klin spadkowy w atrakcji dnia i pokazywałem strefę do kupna. No i potem oczywiście był news o buybacku prowadzonym przez głównego akcjonariusza. No i mieliśmy ten wystrzał 7 czy 8% ceny. Teoretycznie weszliśmy w strefę, gdzie trend wzrostowy mógłby się kończyć, natomiast można też się pokusić o taki scenariusz, że zbudowaliśmy jakąś falę A, budujemy formację trójkąta i możemy jeszcze podejść gdzieś w stronę 36,50 na niedociągniętego zygzaka, czyli na powiedzmy coś takiego, tak? Czyli fala A, fala B, fala C, niedociągnięty zygzak. Choć tak naprawdę to nie jest miejsce do wejścia, bo to miejsce do wejścia było, to jest miejsce do realizacji zysków. No i też trzeba pamiętać o tym, że ta struktura od szczytu, mamy tutaj impuls, tak wygląda to impulsowo, czyli może być to po prostu 1, 2, a tu pewnie jakimś kolejnym klinem byśmy musieli to rozpisywać. No, nawet jeśli wyjdziemy górą, tak, nawet jeśli przebijemy ten poziom 36, no tak jak mówię, no to jest jakiś już niewielki trade, a stosunek zysku do ryzyka jest nieatrakcyjny. No i dla mnie walor zbliża się do zamknięcia. Jeśli zrobimy ten różowy wariant, to oczywiście byłby to optymalny scenariusz techniczny. Jeśli chodzi o budowlankę, Torpol przełamał lokalne minima, tym samym zanegował nam impuls wzrostowy, no i buduje nam jakiś układ korekcyjny, na razie trójfalowy, aczkolwiek zamiast tego układu trójfalowego może mieć po prostu falę pierwszą, falę drugą i rozwijać spadkową falę trzecią, więc ta alternatywa wzrostowa została wymazana. Ja czekałem z Torpolem, mówiłem Państwu o tym, że poczekam, zobaczę, co się wydarzy w tej drobnej konsolidacji. No i z tej konsolidacji wybiliśmy się dołem. Na razie jest to rozpisane jako trzy fale, ale równie dobrze może się to zamienić tam w impuls. Jeden, dwa i teraz budujemy tą falę trzecią spadkową. W przypadku trakcji ruch wzrostowy został zrealizowany. Być może zobaczymy to większe odreagowanie, ale równocześnie to odreagowanie nie jest konieczne. Możemy po prostu z tych poziomów już zmierzać na historyczne minima na trakcji. A w przypadku Budimexu zrealizowaliśmy dokładny ruch korekcyjny, który pokazywałem po zakończeniu tego klina wprowadzającego. Walor odreagował prawie 20%. Zakończył falę drugą, no i może wracać do jakiejś głębszej struktury spadkowej, no i tym poziomem oczywiście, któremu należy się przyglądać w tym ewentualnym ruchu spadkowym, to będą pewnie okolice 213, wypada tam dołek fali czwartej niższego rzędu, pewnie jakaś też proporcja falowa się znajdzie, tak, nieco powyżej równości fal, pewnie jakieś zniesienie Fibonacciego, więc to jest dość głęboki ruch spadkowy na Budimexie. Natomiast zaczyna znowu przeważać ta strona podażowa na tymże walorze. Na koniec Airbud, który wysłałem dzisiaj w atrakcji dnia. Oczywiście pokazywałem Airbud w długim terminie, mówiąc o tym, że to jest walor, który prawdopodobnie obok Asbisu budował największe bańki inwestycyjne ze względu na ten ruch wzrostowy. No, od strony analizy technicznej tak ten ruch należy interpretować. Mieliśmy potężne wykupienie tego waloru, natomiast na wykresie dziennym powstał nam klin wprowadzający. No i to wykupienie w połączeniu z przełamaną linią trendu i z impulsem odwrotnym, czyli impulsem spadkowym, są sygnałami odwrócenia trendu. No i tak, wszystko świetnie, ładnie, tylko że pamiętajmy o tym, że każdy ten impuls wyznaczający falę pierwszą, po nim następuje dość gwałtowne odreagowanie. No i mamy taki miszmasz, bo z perspektywy długoterminowej, średnioterminowej to jest strong sell, a z perspektywy krótkoterminowej to jest buy, tak? Bo to jest to
Valor może odreagować nawet 20% do okolic 90 kilku złotych, natomiast po tym odreagowaniu najprawdopodobniej zacznie się ta sekwencja spadkowa zmierzająca w stronę 30 zł i jakby o tym należy pamiętać. Taki moim zdaniem jest główny scenariusz na Airbus. Natomiast ta sekwencja pokazuje, no, że cała budowlanka zaczyna się mocno negatywnie przekręcać, bo Torpol zanegował możliwość odreagowania, Budimex to, co miał zrobić, zrobił, a Airbus wysłał sygnał odwrócenia trendu. No i tym samym cały sektor WIG budownictwo mógł sfinalizować tą trójfalową korektę wzrostową ABC i może powracać do ruchu spadkowego. Oczywiście, czy to będzie tak głęboki, czy to będzie jakiś podwójny wzrostowy zygzak, to się dopiero okaże. Natomiast oczywiście najpierw powinniśmy zobaczyć ten głębszy ruch spadkowy. Dobra, jeśli chodzi o chemię na ciechu, prawdopodobnie możemy kręcić klina wprowadzającego. To jest coś na wzór Pegnigu, który teraz pokazuję, który pokazywałem oczywiście x tygodni temu. Jeśli ten klin by powstał, to byłby to sygnał zakończenia tego trójfalowego odreagowania i powrotu na mocniejszy ruch spadkowy. Natomiast w przypadku grupy azotów pokazywałem koniec tego pięciofalowego impulsu spadkowego, pokazywałem tą ogromną pozytywną dywergencję. No i moim zdaniem zakończyliśmy falę A w zygzaku spadkowym ABC, który zbuduje nam falkę D w formacji trójkąta. No najprawdopodobniej ten ruch będzie głębszy, coś takiego należałoby się spodziewać. Ale znowu, w średnim terminie i w długim terminie są to formacje podażowe. W krótkim terminie jest to formacja bullishowa, formacja popytowa. No i możemy zmierzyć w tym odreagowaniu znowu do 34 zł z poziomu 28, znowu kilkunastoprocentowe odreagowanie. Natomiast to jest tylko i wyłącznie korekta w większym trendzie spadkowym. Idziemy dalej, może ochrona zdrowia. W przypadku Nełki mamy cały czas szansę na nowe maksima, wsparcia zostały obronione. Ten ruch spadkowy na Nełce nie ma tutaj znamion jakiegoś impulsu, choć tak naprawdę na siłę można by się pokusić o pokazywanie tutaj jakiegoś klina wprowadzającego, ale nie wygląda to jakby zbyt atrakcyjnie, zwłaszcza, że byłby to może jakoś lekko rozszerzający się, jak gdyby inaczej te ramiona przeprowadzić. Więc na razie należy założyć, że jeżeli wsparcia wytrzymały, że zbudowaliśmy jakiś ruch korekcyjny tworzący czwórkę, no i mamy szansę na jeszcze jedno maksimum, które też pozwoli nam zbudować dywergencję, bo tego trochę nam brakowało na tych większych interwałach czasowych. Oczywiście wykupienie jest rekordowe na Nełce, natomiast zarówno na miesięcznym, jak i na tygodniówce brakowało nam dywergencji na RSI. No i ten ruch wzrostowy na 1000 zł taką dywergencję by ukształtował i to by był definitywny sygnał do rozstania się z tym walorem. Celon Pharma ciągnie mocno na południe, krótka korekta wzrostowa tworząca dwójkę. Oczywiście walor teoretycznie jest wyprzedany, natomiast no nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. To, na co ewentualnie mogą mieć nadzieję byki, to na zbudowanie nieregularnej korekty płaskiej, która zakończy dwójkę, czyli to jest jakby ta alternatywa, o której obóz byków może myśleć, czyli zbudowaliśmy falę A, falę B i wzrost w ramach fali C. Natomiast tak jak mówiłem, po zbudowaniu tego klina trend na Celon Farmie został odwrócony. Na Medicalu kontynuujemy ten ruch na południe, ten ruch słabości, choć zobaczę jeszcze na mniejszym interwale czasowym, no, nic nie zobaczymy, bo nie ma odpowiedniej płynności. Wybiliśmy się mocno dołem, no i tak naprawdę wydaje się, że ten historyczny dołek czeka do poprawienia. Wybiliśmy się z tej formacji trójkąta. Przypominam, rozgrywaliśmy przez długi czas tą wzrostową falę E, wskazywałem na koniec trendu w okolicach 30 zł. Poszliśmy trochę wyżej na większe zniesienie, na 78,6% zniesienia Fibonacciego w fali C. Zakończyliśmy w rejonie 32 zł ruch wzrostowy, no i walor się zgodnie z planem przepołowił. W przypadku Mabionu jesteśmy w ciekawym miejscu, bo wybiliśmy się górą z tej formacji trójkąta, wybiliśmy się górą impulsowo i teraz korygujemy się do typowej strefy dla fali drugiej. Czyżby było to miejsce do końca korekty i powrotu na ścieżkę wzrostową? Ok, idziemy dalej. WIG20, KGHM.
No i widzimy tą słabość KGHM-u. Budujemy oczywiście, czy jesteśmy w strefie wyprzedania, natomiast przed miedzią jeszcze jedna sekwencja spadkowa. Stąd nieco zmieniłem to znaczenie na KGHM-ie, bo wcześniej pokazywałem klina kończącego, wprowadzającego. Zamiast klina prawdopodobnie mamy do czynienia, zamiast Elliottowskiego klina prawdopodobnie mamy do czynienia z klinem spadkowym. I należałoby przyjąć, że fala pierwsza, fala druga jest zakończona. Również fala trzecia mogła się sfinalizować. Kręcimy korektę, być może trójkąta w ramach czwórki i jeszcze raz w dół. Powstałaby dywergencja, miedź zakończyłaby swój ruch spadkowy. Może wtedy nastąpiłoby odreagowanie i ruch w stronę 100 zł. Natomiast jak dla mnie KGHM odwrócił swój trend wzrostowy. Podobnie zresztą jak jego amerykański odpowiednik, czyli Freeport, McMoRan. Tamta spółka również wysłała sygnał odwrócenia trendu. Jeśli chodzi o JSW, jesteśmy blisko poprawienia lokalnych szczytów. No oczywiście pokazując Państwu ten układ techniczny pokazywałem na wykresie w skali arytmetycznej. Mówiłem o dwóch scenariuszach, które mogą nam się zrealizować. Czyli albo taki scenariusz gwałtownego odwrotu, jak widzieliśmy już trzykrotnie, albo scenariusz dywergencji na RSI. No i to, co widzimy obecnie, cały czas są jakby w opcji te dwa warianty, natomiast chyba powstanie nam finalnie ten wariant z dywergencją, po której powinno nastąpić odwrócenie trendu. Na wykresie godzinowym możemy na razie to rozpisać jako fala pierwsza, fala druga. Natomiast jeśli przebijemy ten szczyt, to będziemy musieli to rozpisać jako ruch A, B, C, D, E, koniec formacji trójkąta i następnie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Nie ma tutaj znaczenia, tu chodzi oczywiście timingowo, krótkoterminowo, trudno wstrzelić się dokładnie w tą strukturę. Natomiast w średnim czy dłuższym terminie no, te poprawienie szczytu to było coś, co zakładałem, co może się wydarzyć, co trzeba było uwzględniać ze względu na ten ruch, który miał miejsce na JSW i to, co oczywiście działo się w przyszłości. Poza tym Bogdanka, jeśli się nie mylę, ty maksimum już poprawiła, tam też powstała nam spora dywergencja. Oczywiście ten ruch jest też panicznie napędzany przez kryzys energetyczny, który nam powstał w Chinach. No i to jest taki idealny pretekst tak naprawdę do zamknięcia tej pozycji. Jeśli chodzi o Dino, tu mamy znowu taki dość znaczący sygnał ostrzegawczy, bo na Dino zrealizowaliśmy pięciofalową sekwencję wzrostową, złamaliśmy linię trendu, czy też dolne ograniczenie klina. No i wygląda to tak, że Dino może budować coś na kształt RGR, więc jest to niebezpieczeństwo, że jeśli to byłby taki scenariusz, to moglibyśmy zobaczyć ten silniejszy ruch spadkowy. Natomiast oczywiście alternatywa jak zwykle jedna, czyli wtedy, gdy pojawia się RGR, to jest opcja, że budujemy formację trójkąta, która dopiero zakończy nam falę czwartą. Jeszcze jedno maksimum, jeszcze większe dywergencje wtedy na wykresach czy tygodniowym, czy na wykresie miesięcznym i dopiero ruch na południe. To jakby dwie opcje dostępne dla Dino. Kolejny segment rynku, MWIG, i zaczniemy od GPW, które odreagowuje zgodnie z planem. Pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu w atrakcjach dnia GPW, które zrealizowało 5 fal spadkowych, które zbudowało pozytywną dywergencję na RSI i zbudowało nam także punkt zaczepienia dla formacji RGR, czyli formacji odwrotnej. No i faktycznie z tych poziomów mamy już 5% odreagowania. To odreagowanie idealnie, gdyby było rozciągnięte aż do tych 47 zł, aby udało się domknąć tą lukę bez skorygować do zniesienia 61,8. Też te prawe ramię byłoby na poziomie zbliżonym do lewego ramienia. Mielibyśmy bardzo symetryczną formację. No i z tamtych poziomów oczywiście byłby to sygnał wtedy do silniejszej i mocniejszej przeceny. Natomiast na razie GPW odreagowuje tak jak miał odreagowywać. No i pytanie, czy również tak będzie odreagowywała Amika. W przypadku Amiki prawdopodobnie od marcowego dołka z 2020 roku budujemy klina kończącego. Fala pierwsza, druga, trzecia za nami. No i mamy trójfalowe zejście. No i to zejście zatrzymało się na dolnej bandzie kanału spadkowego i na równości fal, więc teoretycznie z tych poziomów moglibyśmy odreagować, zwłaszcza, że jesteśmy najbardziej wyprzedani od tej paniki covidowej z 2020 roku na oscylatorze technicznym RSI. Teoretycznie jest to świetne miejsce do odreagowania w stronę 180 zł, no aczkolwiek te wsparcia muszą wytrzymać. Bo jak będziemy schodzić głębiej, tak żeby ten klin zaczął nam się rozszerzać, to nie będzie wyglądało już zbyt dobrze.
Raczej te poziomy powinny nam wytrzymać, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy sobie, o, choćby odłożymy w ten sposób tą górną bandę po tych dwóch punktach zamknięcia, to znowu jest to wsparcie. Jeśli to wsparcie nam pęknie, to raczej ten scenariusz techniczny zostanie zanegowany i zamiast po prostu klina będziemy mieli podwójnego wzrostowego zygzaka, bo na chwilę obecną zakładam, że budujemy ruch typu A, B, C jako fala B. A jeśli wybijemy te poziomy wsparcia, zaczniemy schodzić mocniej na południe, będzie trzeba ten ruch rozpisać jako podwójnego wzrostowego zygzaka, czyli znowu będziemy mieć wtedy W, X, Y. I fala Y wtedy by była zbudowana z fali A, B, C. I wtedy mielibyśmy falę A, B, C. Czyli no, jesteśmy kluczowym poziomie, jeśli 140 tak zostanie przełamane, to ciężko oczywiście wskazać dokładny poziom techniczny, ale jeśli to wsparcie zostanie przełamane tak w sposób zdecydowany i kurs będzie kontynuował marsz na południe, no to te szczyty wtedy już nie zostaną poprawione. Benefit przecenił się głębiej niż początkowo się spodziewałem, natomiast cały czas jesteśmy w rejonie 61,8. Jest to potencjalne miejsce do któregoś odreagowania, bo w długim terminie możemy kształtować formację trójkąta, która pozwala oczywiście Benefitowi myśleć o historycznych maksimach. Jeśli chodzi o Intercars, kształtujemy ten ruch wzrostowy po zakończeniu formacji trójkąta. Jesteśmy jakieś 12% wyżej. Jeszcze przed nami niecałych 10% wzrostów do zakończenia tych pięciu falek wzrostowych i zbudowania całej tej sekwencji wzrostowej. Choć to, o czym trzeba pamiętać, ewentualnie, że jeśli tak daleko nie uda się dojść cenie, że możemy zbudować jakąś też formację klina. Więc tu trzeba po prostu trzymać rękę na pulsie. To jest jakby taka alternatywa dla Intercarsu. Natomiast druga ze spółek, Autopartner, prawdopodobnie czwórka mogła się zakończyć i mamy szansę jeszcze na jeden ruch wzrostowy w stronę 15 zł na tymże walorze. Jeśli chodzi o kęty, wyglądają one coraz gorzej, bo mamy tutaj schemat potwierdzające odwrócenie trendu, wyłamaliśmy linię trendu, zbudowaliśmy klina wprowadzającego falę drugą, kolejną falę pierwszą, drugą i albo tworzymy podzielony impuls 1, 2, 1, 2, 1, 2 i mocno urwiemy dołem, będzie trójka w trójce, będziemy szybko zmierzać w stronę 400 zł, albo zbudujemy tego większego klina wprowadzającego, odreagujemy i wtedy powstanie nam formacja RGR. Czyli albo jeszcze raz poprawimy dołek, zakończymy klina, powstaje nam formacja RGR, odreagowanie i meltdown w stronę 300 zł. No ewidentnie zaczynamy odwracać trend na kętach. Bogdanka poprawiła te lokalne maksima, no i proszę zobaczyć na tą dywergencję, no i tak naprawdę to jest sygnał sprzedażowy. Po takim ruchu najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach można spodziewać, czy w kolejnych dniach można spodziewać się czegoś takiego, czyli formacji RGR i zejścia do podstawy, skąd ten silny ruch wzrostowy się rozpoczął. Na Amreście najprawdopodobniej trend spadkowy już mógł się zakończyć, bo po zrealizowaniu wybicia dołem z tej formacji trójkąta odreagowaliśmy w formie klina wprowadzającego, to było coś, nad czym się zastanawiałem, a po tej formacji klina powstaje nam jakiś ruch korekcyjny. Więc być może korekta do 27,50, a potem lokalne maksima, choć nawet z tego układu, patrząc, że to jest 1, 2, 1, 2, no to przed nami otwiera się droga zapewne nawet do tych historycznych maksimów na Amreście. Na Pepco również doszło do odwrócenia trendu. Pokazywałem tą Państwu strefę, do której powinna Pepco zmierzać po zakończeniu tego klina, po tej formacji RGR, którą pokazywałem jakiś czas temu. Pozwolą Państwo, że tylko wyłączę swojego maila. Oczywiście Teamsy powinny to blokować, no ale tak to jest z oprogramowaniami, że nie zawsze działają tak, jak powinny działać. Po wyłamaniu tej formacji RGR, po włamaniu linii szyi zrealizowaliśmy cały ruch spadkowy, doszliśmy do strefy tej zakupowej. Wskazywałem oczywiście w atrakcjach dnia miejsce do otwierania pozycji długiej na Pepco, no i z tych poziomów zbudowaliśmy impuls wzrostowy, falę pierwszą. I pytanie jest, co się wydarzyło dalej?
Na razie wygląda to tak dość brzydko od strony analizy technicznej, od strony teorii falowej, aczkolwiek poprawnie, czyli być może WXY, gdzie fala Y była trójkątem. No i następnie mogliśmy zobaczyć ruch 1, 2 i zmierzamy dalej na północ. Natomiast alternatywa jest taka, że mamy po prostu ABC, fala A, ABC. Tak naprawdę to jest chyba ten układ. Tak by to teraz należało przedstawić. Czyli zamiast tego trójkąta mamy trzy fale w dół, trzy fale do góry. No i ze względu na to, że fala B znacząco przebiła początek szczytu fali A, można założyć, że fala C jest falą niedociągniętą, czyli tak zwaną failure. Ta formacja by się nazywała expanding C failure flat, tak? Jeśli chodzi o teorię falową, czyli fala C jest tutaj niedociągnięta, no i to silne odwrócenie może wskazywać, że to jest oczywiście ten temat. Natomiast wracając na tą godzinówkę, oczywiście może to być też fala pierwsza, druga i potem możemy zobaczyć 3, 4, 5. No w każdym bądź razie po zakończeniu dwójki będziemy wracać na historyczne maksima, na Pepco. W przypadku forte tutaj większy interwał czasowy, finalizacja fali E, no i cały czas przed nami moim zdaniem nowe maksima na tymże walorze. Ostatni segment rynku, SWIG, czyli już najmniejsze papiery. I zaczynamy od Astarty, zakończona fala czwarta w klinie kończącym, no i przed nami 59 zł. Niby nic, niby nieduży ruch, a prawie 20% aprecjacja. To jest coś, co powinna zrobić Astarta do zakończenia tego potężnego klina kończącego. No jeśli tak by się stało, to potem należałoby te pozycje długie zamykać, bo po zakończeniu tego klina może nastąpić gwałtowne odwrócenie trendu. Na alu metalu wsparcia cały czas trzymają. Teoretycznie fala E, fala czwarta mogła się zakończyć i możemy wychodzić górą na tym walorze. Oczywiście przebicie końca fali C w tej formacji trójkąta neguje nam ten układ, wzrostowy. Kino Polska skorygowało się z kolei po wybiciu z tego klina wprowadzającego na głębokie zniesienie. No i to jest też świetny przykład tego, jak cena zachowuje się po klinach, o których dzisiaj sporo rozmawialiśmy. Korekta do dna pod fali drugiej i na głębokie zniesienie. I dokładnie to się stało na Kino Polska. Mam tutaj jeszcze 200, która dodatkowo nam wspiera popyt. No i powinniśmy się już odwracać impulsowo na falę trzecią, czwartą i piątkę do góry. Przebicie fali trzeciej, oczywiście ten minimalny zasięg falowy dla Kino Polska. No i ostatni walor, Lubawa. W przypadku Lubawy jesteśmy w strefie odwrotu. Na razie niewiele się dzieje, cały czas mamy tą pozytywną dywergencję. Zapewne gdybyśmy przełamali jakąś lokalną linię trendu, mielibyśmy taki bardziej zdecydowany sygnał, a może zaznaczmy to innym kolorem, bardziej taki zdecydowany sygnał dla byków do ataku. Jesteśmy o krok tak naprawdę od odwrócenia trendu na tym walorze i to odwrócenie mogłoby zmierzać na nowe lokalne maksima. Dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania drugiego webinaru, jak zwykle również do odsłuchania nagrania w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.